mam coś powiedzieć. Można coś powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, nie masz co robić, jest karnawał, zrób sobie imprezę w stylu PRL. Naprawdę. Mamy tutaj przedstawicieli, którzy łączą po prostu PRL z trzecią rzeczą. Komu na wróć. Krzysiek, który pamięta PRL. Ja nie jestem złym wymówcą, także nie będę się pogadał za bardzo, ale... Jesteśmy tu w trójkę. Wehikuł czasu. Krzysiek, który zna PRL. Jarek, który się urodził, ale nie pamięta PRL-u. No i Krzysiek, który się urodził po... Janek urodzi się po PRL-u. Ja się urodziłem, proszę ciebie, jeszcze przed pierwszymi wolnymi wyborami. W 91 roku, także tyle chciałem powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj łączymy sobie fajnie to, co było kiedyś, z po prostu... z czymś, to niestety nie mamy żadnej Amigi, ani może, nic z tym... Może powiemy, co mamy do jedzenia, żebyś nie przedłużał. Dobrze. Mamy tak. Na dzień dobry, tu wytwór Krzyśka jest słoninka. Mocno wędzona. Tak. Czosnkowa papryczka. Czosnkowa. Mamy papryczkę klasyczną. Od mamy Jaśka. Grzybeczki. Ogóreczki. Serek żółty. To nie jest żółty. Żółty. Żółty to jest działający. Mamy kiełbachę i boczek. Mamy chlebek, to jest akurat na świeży wypiek. Jeszcze gorący. Masełko. To oprócz wódki to jest jedyna kupna rzecz. No i wódka tradycyjna. Na zdjęciu jest tylko jedna. No, to będziemy się bawić.